Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanXto i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Wiedźmin 3 Gigon edycja gry roku z modami. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku wykonywaliśmy zadanie spisu założnic, mamy odnaleźć jaskrę i spotykamy się z dziewczynami, z którymi on się ostatnio spotykał. Skończyliśmy tutaj w ambasadzie Nilfgaardu, gdzie mamy Rosę i Ednę Faratre, czyli córki ambasadora w Atre właśnie. Jestem ciekawy, że mogę z nim w sumie pogadać, skoro on tutaj są. Chyba nie. Mamy Ednę, Kesen, Boże, jedyny. No nie wiedziałem, że to znaczy co tam, a ty Rosa? Aha. Okej. Dobra, w każdym razie wrócimy tutaj też do Rosy na lekcję szermierki. Mam to zrobić jutro. W sensie, że się tak umówili w grze. Znaczy, ja to mogę zrobić kiedykolwiek. Ja to mogę zrobić po skończeniu gry pewnie dopiero, ale cóż. O, możemy podnieść drewniany miecz. W sumie nie wiem po co, ale go podniosę. Why not? Bo jeśli inaczej pan Jaśnie Baron wkurwić raczy, czy jak to tam było powiedziane. Jak stąd wyjść? Tędy stąd wyjść, okej. Tak więc spoko. Zobaczmy, mamy mapę i tak, możemy się udać albo tu, także pójdziemy do Marabelli, ponieważ wydaje mi się, że to będzie krótsze, gdyż z Moli będzie związany dłuższy quest, dlatego że ona miała być pokojówką u baronowej Lavalette, którą powinniście kojarzyć z Wiedźmina 2, gdyż ona była na początku gry, oszczędziliśmy jej tam syna, Ariana Lavalette. Także, no, mam nadzieję, że to pamiętacie. A na razie chodźmy, pogadajmy z Marabellą, która się tutaj znajduje i za chwilę jeszcze wam coś opowiem. Przepraszam, szukam Marabelli. To ja. Proszę zaczekać na zewnątrz. Prowadzę lekcję. Zaczekam. To nie potrwa długo. Otóż dzisiaj nie przyjdzie. Masz siwe włosy jak moja babcia. A szczur go ugryzł i dostał gorączki. A w co go ugryzł? Bardzo go boli? Umrze? Od szczurów się nie umiera, głupia. Umiera się! Kiedyś widziałam, jak łowca czarownic powiedział do jednego pana: ty szczurze! A potem go zabił. Kłamiesz! Koniec na dzisiaj. Zabierzcie swoje rzeczy i do domów. Do widzenia! Mój wujcio to jeździ z cyrkiem, bo umie połykać miecze. Też umiesz? Pewno nie. Tak? A skąd wiesz? Mama mówi, że jak biedaka choćby kaszel dopadnie, to tak jak w grobie leżał. A teraz chciałbym powiedzieć historię, ponieważ jeżeli byśmy tego ducha lasu uwolnili, to te dzieci z krzywuchowych moczarów byłyby właśnie tutaj przed tą szkołą. Ale no nie uwolniliśmy, także nie wiadomo, co się z dziećmi stało. W każdym razie chodźmy i pogadajmy z Marabellą. Możemy porozmawiać? Słucham, o co chodzi? Wiem, że widziałaś się niedawno z Jaskrem. No tak, to było najnudniejsze popołudnie mojego życia. Czytał ci swoje wiersze? Nie, oglądaliśmy Atlas Grzybów. Może. Wiesz co, nawet nie próbuję zgadywać, co mu chodziło po głowie. Interesowały go pleśnie. W momencie, kiedy zdjął rękę z mojego kolana i położył ją na rycinie pędzlaka, zrozumiałam, że nasz związek nie ma przyszłości. Znalazłem u Jaskra wiersz na twój temat. Wynika z niego, że jesteś niezwykle utalentowaną osobą. Tak? Pisał coś o moich wierszach? Zawsze fascynowały mnie konie. I zawsze pragnęłam opiewać piękno tych szlachetnych zwierząt. Widziałeś u Jaskra jakieś próbki? To tylko wprawki, ale jestem ciekawa, co o nich sądzisz. Nie widziałem. Hajda! Bicz rozwinęła, centkowany kręty, wiśta z bicza trzasnęła i ściągnęła wodze. Ogier był tancerzem między jej udami. Stanął pod nią dęba, po czym zarżał srodze. Niestety nie znam się na poezji. Widywałaś Jaskra po tej przygodzie z grzybami? Nie. Nawet pomyślałam o tym, żeby dać mu jeszcze jedną szansę. Bo w gruncie rzeczy on ma złote serce, tylko potrzeba mu więcej dyscypliny. Ale już nie wrócił, więc pomyślałam sobie, że jak nie, to nie.
Dzięki za pomoc. Bywaj. Tak jak mówiłem, z Marabellą będzie krótko, szybko i na temat. Dlatego też poszedłem do niej w pierwszej kolejności, a teraz chodźmy do baronowej Lavalette, gdyż musimy się spotkać z Molly, a więc i pokojówką, i ona chyba była gdzieś tam wyżej. Tu mamy wejście do kanału w ogóle, to nie będziemy iść kanałami, tylko wejdziemy sobie tutaj normalnie na to wzgórze, na którym znajduje się chyba rynek Nowigradu, Złote Miasto. No dobra, tak więc chodźmy i zapewne będziemy musieli pogadać ze strażnikami, żeby nas w ogóle do niej wpuścili, tak więc chodźmy i zobaczmy. To willa baronowej Lavalette? A co cię to obchodzi? Pani nie zadaje się z byle kim. Za wysokie progi, wiem. Dlatego przyszedłem do jej pokojówki, Molly. Nie zawracaj głowy. Baronowa właśnie wyjeżdża. Zejdź z drogi. Geralt z Rivii pod moim domem. To nie może być przypadek. Witaj, baronowo. Witaj, generale. Masz rację, to nie jest przypadek. Nie sposób pomylić się z nikim innym, ale żeby etykiecie stało się zadość, Maria Luisa Lavalette. O, generał cesarskiej armii zna Wiedźmina. A to niespodzianka. Ciekawe. Tak, mieliśmy okazję porozmawiać, kiedy cesarz wezwał mnie do Wyzimy. Czyżbyś podpadł Far Emrejsowi? Nie, wtedy dawno byś nie żył. A więc łączą was jakieś wspólne sprawy. No ale nie będę cię wypytywać na ulicy. Przyjmiesz moją gościnę i powiesz, co cię sprowadza? Szukam dziewczyny o imieniu Molly. Podobno to pracuje. To moja pokojówka. W tej chwili jest tu mojej przyjaciółki Patrycji Wegelbud. A może Geralt wybierze się z nami? Spotka Molly na wyścigach. Co o tym sądzisz, Wiedźminie? Masz ochotę zakosztować wielkomiejskich rozrywek? No z chęcią skorzystamy z zaproszenia, skoro mamy takie kontakty. Tu mamy generała Emhyra, tu mamy panią baronową, także nie ma problemu. Cóż, jeśli jest tam Molly, no to w drogę. Tak więc jedziemy. No i zobaczymy. Albo mi się wydawało, albo strażnik zniknął, bo on tam chyba powinien stać, ale kto by się tym przejmował? Tak więc jedziemy do Patrycji Wegelbud, przyjaciółki Luizy Lavalette, czy tam Marii Lavalette w sumie, ona, Luiza ma na drugie, ale cóż, no i jedziemy na jakieś zapewne przyjęcia, bo coś innego, tam coś Vorhis wspomniał o jakimś wyścigu konnym, tak więc no zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Posiadłość Wegelbudów kilka godzin później. Jesteśmy na miejscu. Mój ojciec miał podobną rezydencję w Brugge. Jeździłam tam jako mała dziewczynka. Chodźmy zobaczyć konie. Lubisz konie, Geralt? Chyba tak. Wszystkie nazywam płotka. Ta siwa to Cantarella. Klacz po Kahirze, czempionie z Wole. Siwy to ładny kolor. Również dla koni. Ten kary to mój faworyt. Nemrod. Czystej krwi Nilfgaardczyk. Aż dziwne, że ci nie zasalutował, generale. A ten kasztan i gniady? Kasztan to krom, pełnokrwisty redańczyk. Waleczny, ale jak dla mnie zbyt nerwisty, trudny w prowadzeniu. A tamten gniadosz pochodzi z Serrikanii. Lord de Volte kupił go niedawno, niewiele o nim wiem, choć serrikańskie konie są bardzo wytrzymałe. Nazywa się Rupert. Czy Molly jest koniem? Słucham? Mimo wszystko przyszedłem tu dla niej. Cierpliwości, zaraz powinna tu być. Wydałam Molly polecenie, żeby dołączyła do nas, jak tylko uwinie się z pracą. To na pewno nie potrwa. To zależy, co kazałaś jej zrobić, pani. Ale nie mam wyjścia, poczekam. Znasz się na koniach, co? Zna się to mało powiedziane, to prawdziwy ekspert. Konie są dużo bardziej szczere niż ludzie. Ciekaw jestem, jak sobie radzisz w siodle, Wiedźminie. Staram się z niego nie spadać. A co byś powiedział na mały wyścig?
Nie po to tu jestem. Wiedźminie, nie pozwalaj się wrosić. Jeśli wygrasz, dostaniesz moje najlepsze siodło. Wykonane w stolicy Nilfgaardu z pięknie wyprawionej skóry. No dobra, nie ma problemu, z chęcią wyzwanie przyjmę i z chęcią wygram siodło, bo to raczej nie będzie trudne. No i poza tym nie sposób odmówić generałowi. Dlaczego nie? Zobaczę, czy jeździsz na koniach równie dobrze, jak się na nich znasz. Dobrze powiedziane. Którego rumaka wybierasz, Wiedźminie? Weźmy sobie może tego Ruperta, bo nie jest z Zerikanii i podobno wytrzymały. Słyszałem kiedyś o zerikańskich koniach. Pojadę na Gniadoszu. Nie dosiądę żadnego rumaka, ale postawię na zwycięzcę. Moim zdaniem wygra Nemrod. W takim razie ja dosiądę Cantarelli. Nie ma co zwlekać. Zaczynajmy! No dobra, tak więc lecimy wyścig. Chyba w czwórkę jednak. Nie tylko z samym panem generałem, tak jest. No to zaczynamy w takim razie. I start. No come on! Nie baguj się, koniu! O, Jezusie Chrystusie, dobra, wait, o, okej. Jesteśmy na drodze, bo trochę mi się z niej spadło i kurde, wygrywa Vorhis. Trochę niedobrze, ale tutaj zaraz go trochę skrócimy. O, właśnie. Zobaczymy, kto bardziej wytrzymał, a jednak ja bardziej wytrzymały, dokładnie. Jestem ciekawy, czy to naprawdę ma znaczenie, jakiego ja tutaj konia wybiorę, że ten jednak Zerikańczyk jest naprawdę wytrzymalszy. Dobra, troszkę zwolnijmy, przyblokujmy go. Oj, coś wolno, pan koń odpoczywa, cholera. Trochę lipa. Jezu, jeżeli przegram, to będzie trochę przypał i będę musiał grę wczytać. Ej, naprawdę, coś ten Zerikańczyk słaby. Strasznie. Bo strasznie wolno odpoczywa. Strasznie słabo odpoczywa. Niestety. Ktoś mam wrażenie, że kiedyś było mi łatwiej. No nie, przegram. Dobra, wczytujemy grę. What the fuck? Ej, nigdy nie miałem problemów z tymi questami. O Boże, to coś dawno było. No dobra, trudno, przeminiemy sobie najwyżej dialogi. Jezus Maria, ale ja nigdy nie miałem problemów z wyścigiem ani z niczym, a teraz... Nie wiem, co się ze mną dzieje, jakoś... Kiedyś ta gra dużo lepiej mi szła. Nie wiem czemu. Dziwne to bardzo. To widzieliście bodajże dwa odcinki temu na początku. Z tego, co mi się wydaje, bo nadal się to nie zmieniło. Jeśli chodzi o ten loading, dopiero się chyba zmieni, jak znajdziemy Jaskrę. A do tego jeszcze chwilę. Zobaczmy, gdzie nas wrzuci. Zapewne przy posiadłości, tak więc będziemy musieli jeszcze raz dialogi przeskipować i podjąć wyścig. I tym razem muszę się postarać nie zjechać na początku z traktu i przyblokować trochę Vorhisa. I chyba jednak nie biorę tego konia naszego. Tego z zerikańskiego. Ja się właśnie zastanawiam, którego w takim razie. Albo dobra, nie zrezygnuję ze swojej tej. Chcę porozmawiać z Molly. Nie zrezygnuję z tego konia. Spróbujemy tym samym koniem wygrać, tylko tym razem lepiej pojechać. Okej. Okay. Także jeszcze chwilę musimy przeskipować i pościgajmy się. No dobra, i bierzmy tego Gniadosza. Tak więc okej. Okay. No i zobaczmy, spróbujmy jeszcze raz. I zobaczymy, jak nam pójdzie tym razem. Tym razem mam nadzieję, że lepiej nam pójdzie. Dobra, od razu, żeby z traktu nie zjechać, to ja się odbiję trochę w prawo. No rusz się! O, dobrze, bo tym razem oni się pobagowali, a ja wyjechałem na prowadzenie. I chyba będziemy też troszeczkę lepiej tutaj zarządzać wytrzymałością wierzchowca. To znaczy do połowy i teraz sobie troszeczkę spokojniej przyblokujemy tego pana. I teraz zagalopujemy i ciśniemy dalej. Zaraz zrobimy podobnie. Tylko niech nam zejdzie gdzieś mniej więcej do połowy wytrzymałość. Tak żebyśmy w razie czego mieli okazję przeatakować tutaj Vorhisa. Dobra, okej, okay, jedziemy. I teraz już chyba trzeba będzie przeatakować. Bo on troszeczkę, dobra, okej, okay, teraz możemy troszeczkę zwolnić. I jechać troszeczkę wolniej. I zaraz już sobie namalujemy na maksa. Okej, okay. I teraz już powinniśmy do mety jednym tchem dolecieć, wydaje mi się. Tak jest, bo już mamy metę, a wytrzymałości mamy jeszcze sporo. No, i teraz się udało bezproblemowo, nice. Co za emocje, piękne zwycięstwo! Dziękuję.
Jak na człowieka, dla którego każdy koń to płotka, radzisz sobie w siodle znakomicie. Gratuluję. Należy do ciebie. A teraz czy mógłbym porozmawiać z twoją pokojówką, pani? No tak, Molly, przecież po to tu przyjechałeś. Molly to tamta postawna dziewczyna. Rozmów się z nią, a jak będziesz chciał wracać z nami do Nowigradu, chętnie cię podwieziemy. Okej, tak więc chodźmy i porozmawiajmy. Ups, przez to siodło, co dostałem, to właśnie troszeczkę nie miałem miejsca w ekwipunku. Ścigowe siodło, tutaj ulepszone siodło. Czy ja nie? A nie, dobra, mam lepsze, okej. No to sorry, ale to siodło chyba poleci z ekwipunku, bo ono dużo miejsca zajmuje. Tak więc chodźmy porozmawiać z Molly i później wrócimy oczywiście z nimi do Nowigradu. Skorzystamy również z zaproszenia, tylko wpierw napijemy się wody, żeby przez przypadek nie umrzeć podczas animacji, bo to by było trochę smutne. I pogadajmy z Molly. Jestem Molly. Podobno chciałeś mnie widzieć, panie. Mów mi Geralt. Geralt? Ten Geralt, którego Jaskier wyciągnął z tylu opresji? Mniej więcej. To było podobnie, tylko że na odwrót. Dokładnie tak, tyle że na odwrót. To ja ciągle muszę go ratować. Chcesz powiedzieć, że to nie Jaskier ocalił cię we Flotsam, przecinając stryczek strzałem z łuku? Słucham? Jaskier by nawet... Zresztą nieważne. Wiesz może, gdzie się podziewa nasz mistrz łucznictwa? Niestety nie mam pojęcia. Nie widzieliśmy się od dawna. Pani baronowa nie pochwala naszej znajomości. Mówi, że Jaskier to leni próżniak. Wyobrażasz sobie? Ale może jego siostra mogłaby ci pomóc? To taka miła dziewczyna. A czy ty wiesz, że Jaskier nie ma siostry? Zdajesz sobie sprawę, że Jaskier nie ma siostry? Ależ ma! Widziałam ją przecież. Zabawne, bo wcale do niego nie podobna. Taka blondynka. Może mają różnych ojców? Matki pewnie też. Może. Ale widać było, że się o nią troszczy. Niósł za nią pakunki i w ogóle... Czy te jej pakunki to nie były przypadkiem bagaże? A ta dziewczyna nie była trubadurką? Tak, tak. Teraz mi się przypomina, że wracała z występów z Kowiru. Ale utalentowana rodzina, co? Niezwykle. I zapewne bardzo się kochająca. Jakbyś wiedział. Jaskier nawet napisał dla niej wiersz. Dla mojej cyraneczki. Czy jakoś tak... Chciałabym mieć takiego brata. Boże, czy ona jest naprawdę taka głupia, czy ona tylko udaje? Ja pierdolę. O mój Boże. Co ten Jaskier robi z kobietami? What the fuck? Pamiętasz swoją ostatnią rozmowę z Jaskrem? Oczywiście. Przyszedł pożyczyć pieniądze na barkę. Słucham? Na co mu była barka? Żeby mnie wziąć na romantyczną przejażdżkę kanałami w świetle księżyca. Powiedział, że będą truskawki, takie wino z bąbelkami, że będzie mi śpiewać arię, ale potem już się nie widzieliśmy. No trochę mi w sumie przykro, bo jeszcze wyłudził od niej pieniądze. Dziękuję, Molly. Czekaj, zanim pójdziesz, mam taką małą prośbę. Jaskier mówił kiedyś, że pokaże mi swoją kolekcję motyli, ale w końcu tego nie zrobił. A ja tak bardzo chciałabym je zobaczyć. Nie będzie trzeba go długo namawiać. On bardzo lubi pokazywać te swoje motyle wszystkim, jak leci. Och, to świetnie. Dziękuję. I powodzenia w poszukiwaniach. A ty się ogarnij i się więcej może z Jaskrem nie zadawaj, naprawdę. No nic, w takim razie wróćmy do Nowigradu i oczywiście będziemy towarzyszyć Warchisowi i Luizie, Marii, Luizie Lavalette w drodze do Nowigradu, bo czemu nie skorzystamy z ich towarzystwa, bo to są ludzie dosyć ważni w tym świecie, jakby nie patrzeć. O, Geralt, jesteś. Chcesz już wracać? Chętnie. Do Nowigradu jest spory kawałek, a w towarzystwie droga mija szybciej. Jestem tego samego zdania, a więc ruszajmy. No to jedziemy w takim razie. No i jesteśmy już chyba na miejscu. Mielibyśmy... A no właśnie, dojeżdżamy do Nowigradu. Proszę bardzo.
No i za chwilę pójdziemy się spotkać z Zoltanem i powiedzieć o naszych odkryciach. Zobaczymy, czy on coś też znalazł ciekawego. No i jesteśmy na miejscu. Dzięki za towarzystwo. I wzajemnie. Do zobaczenia. Niedalej jak rano moja Greta przyniosła wieści. No proszę. Także to tyle. W sumie możemy pogadać jeszcze z panem generałem, skoro tutaj jest. Zobaczymy, czy nam coś ciekawego powie. O, Geralt. Co mogę dla ciebie zrobić? W cesarstwie szykują się jakieś zmiany? Naprawdę się nie domyślasz? Cesarz wezwał cię przecież nie bez powodu. To oczywiste, że szuka córki. Dużo wiesz. Muszę. Jestem synem swojego ojca. Co twój ojciec ma z tym wspólnego? Cóż, jest blisko cesarza. Wie, że opozycja rośnie w siłę. Naciska na abdykację. Posadzenie na tronie Cyrilli to najlepsze wyjście. A jak wiadomo, cesarzowa musi mieć u boku cesarza. Mój ojciec zadba, żeby wybrano odpowiedniego kandydata. Jeszcze żebym ja się na to zgodził. No ale dobra, bywaj. Bywaj. Chodźmy jeszcze do tego. A fajnie, fryzjera zamknęli. Przed chwilą jeszcze była ikonka, także musimy niestety chwilę przeczekać, bo mamy środek praktycznie nocy. No dobra, wczesną noc, ale... Ale to nic. I tak musimy poczekać do ranka, żeby fryzjer był u siebie. Plus i tak dobrze było odpocząć w sumie. Także dwie pieczenie na jednym ogniu. Nie wiem, jak długo mamy czekać. Okej, okay, dobra, już. Tak więc, tak jak mówię, chodźmy do tego tutaj pana fryzjera, bo musimy sobie obciąć brodę. Trochę nam już przyrosła zbyt długa, tak więc pogadajmy z nim. Witam, szanownego pana. Nożyczki i brzytwy świeżo naostrzone. Dałbyś radę mnie ostrzyć? I ponownie sobie tylko przykrócimy brodę. Fryzy nie będę zmieniał, bo nie lubię żadnych innych fryzur, jakie w grze są dostępne. Bo Geralt moim zdaniem w nich dziwnie wygląda. Jeżeli on nie ma tych swoich normalnych włosów, to tak dziwnie. Znaczy jeszcze kucyk mógłby być, ale i tak wolę te takie włosy, jakie ma teraz. Bywaj. Także dobra. W takim razie wracamy do szałwii, do rozmarynu. I w takim razie pogadamy z Zoltanem i zobaczymy, co mu się udało ustalić. No myśmy się dowiedzieli ciekawych rzeczy. Po pierwsze, to spotkał się z córką ambasadora, to już w ogóle. I też pożyczył pieniądze na jakąś barkę. Też dowiedzieliśmy się czegoś o jakiejś trubadurce z Kowiru. Co się stało? Panowie chcą mi spuścić w pierdol? No dobrze, to panowie w taki wpierdol oczywiście otrzymają. Skoro tak bardzo nalegają, żeby go dostać, to nie ma problemu. Nie wiem, czemu ci ludzie skurwiele mnie atakują, ale będą przez to tracić głowy. Nie ma problemu. I też będą czasami zastanowani i tak dalej. No, umieraj. Łohoho. I w pół. Nice. Nie wiem, czemu ci panowie tak bardzo mnie nie lubią, ale nieważne. Jezu, coś mi się tutaj nabijają te moje hity. Coś za szybko uderza, mi się nie zdąży w konsolce ten wyświetlić, co ciekawe. Dziwne to jest. No dobra, zjedzmy jeszcze może trochę chleba. O kurde. Co? O Boże, czy ja się napiłem gromu? Nie chciałem się napić gromu, ups. Czemu już nie mam chleba? Czy mi się skończył chleb? Skończył mi się chleb, o kurcze. A jak to się stanęło? O, to jest dziwne. Będziemy musieli pójść sobie kupić trochę jedzenia, cholera. Chociaż mamy jeszcze cebulę. Cebula widzę 10% odnawia, tak więc nie będzie problemu. Ale i tak, trzeba będzie coś zdecydowanie kupić. W sumie tutaj mamy jakiegoś kupca, to zobaczmy. Może on by miał do zaoferowania jedzenie, chociaż wątpię. To ty popełniłeś podróg. A teraz wyskakuj z sakiewki. Zostawcie go w spokoju. A ty coś za jeden? Tajniak ze Straży Świątynnej? Jestem wielbicielem ładu i porządku. To pomyliłeś miasta. Wy popełniacie pomyłkę. Zostawcie go w spokoju. A jak nie? Ten człowiek nie jest wart zachodu. Jego sklep tonie w długach. Masz rację. Wygląda na biedaka. Wypraszam to sobie. Nie rozumiem, dlaczego go zaczepiłem. Przepraszam. Do widzenia.
idę ubyć zęby. Axie zawsze na propsie. Wracaj do domu, człowieku. I nie zapuszczaj się tu więcej. Tak zrobię. To znaczy, tak nie zrobię. To znaczy tak. Dziękuję za pomoc, panie. Nie ma problemu, aha. Czyli nie będziesz mi w stanie nic sprzedać, spoko. Co ten człowiek tu robi? Nie mam. Dobra, chcesz se stój. Nie ma problemu, ja stąd spierdalam. Nie sądzimy nawet, że tu jest taki quest. No ale dobra, spoko. Tak więc idziemy w takim razie do Shelby. No i zobaczmy, co się tutaj dowiemy. Dzień dobry, panie Zoltan. Tęskniłaś za Zoltanem, staruszko? Jakże to nawet wody nie wypiłaś? No, toś, toś. No powtórz. Dobry Krakers, dobry. Okej, Zoltan ma papugę. To jest ciekawe. No, jesteś nareszcie. Poznałeś już moją pusię? Lada dzień zacznie gadać. Mamy następczynię feldmarszałka Dudy? Twojej papugi? Skąd ją wziąłeś? A, kupiłem na aukcji po jakimś czarodzieju. Łowcy czarownic wespół z wiecznym ogniem się na niego zasadzili i wykurzyli biedaka. Potem wystawili na sprzedaż jego rzeczy. A że akurat tamtędy przechodziłem i zobaczyłem sobie. No tak, nie sposób było się oprzeć. Ale nie sposób. No ale teraz jaskier jest najważniejszy. No, jak poszło? Dowiedziałeś się czegoś? Dziewczyny nie widziały jaskra od dawna. Twierdzą, że dziwnie się zachowywał i ponad spotykał się z kimś jeszcze. Ale tajemniczej wybranki nie ma na mojej liście. A co to za jedna? Jakaś blondynka z Kowiru, podobno trubadurka. Chyba na imię ma Cyraneczka albo jakoś tak. Aha, no to wszystko jasne. To Priscilla, tak. To musi być ona. A kimże jest ta Priscilla? To trubadurka ostatnio bardzo popularna. Wyobraź sobie, że jaskier zmienił płeć i będziesz miał pełny obraz. Brzmi strasznie. Jak jaskier zniósł spotkanie ze swoim własnym odbiciem? Myślę, że się zakochał. Cóż mogę rzec? Trafiła kosa na kamień. A nawet na głaz polodowcowy. Ta dziewczyna naprawdę namieszała mu w głowie. Musimy z nią porozmawiać. Priscilla współpracuje z trupą Renard i Lisy. Póki są w mieście, co wieczór daje koncerty w Zimorodku. To co? Czeka nas wieczorek z poezją. Prawdziwą poezją, Geralt. Zobaczysz. Spotkaj się z Zoltanem w Zimorodku po zachodzie słońca. I słuchajcie, zrobimy to, ale zrobimy to w następnym odcinku, bo to będzie bardzo, bardzo ciekawa rzecz, ale tego odcinka jeszcze kończyć nie będziemy, ponieważ mamy chwilę. To się zastanawiam, co moglibyśmy ewentualnie zrobić tutaj. Mamy lekcję szermierki, to byśmy mogli pójść zrobić. Tylko, żebym musiał jeszcze co ciekawe poczekać. Ale tym się zajmiemy, także no dobra, przeczekajmy sobie, aż nam się ten quest uaktywni. Pójdziemy w jego stronę w tym odcinku, a zrobimy go w kolejnym. I także zapewne właśnie udamy się do tego Zimorodka, żeby znaleźć tą całą Priscillę, trubadurkę. Tylko, no właśnie, kiedy... O, dobra, już mogę. Powiedz kapitanowi straży o lekcji szermierki. Dobrze, tylko kurczę, nam się pogoda trochę lipna trafiła na tą lekcję. W sumie, wiecie co, spróbujemy zrobić taki trik, bo wydaje mi się, że kiedy się użyje szybkiej podróży, to jest szansa, że się pogoda zmieni. A nie chciałbym, żeby była burza podczas lekcji. No to takie dosyć niemiłe. Chodźmy na most Świętego Grzegorza, zobaczymy, czy się pogoda zmieni. Powinna, ale nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że tak to działa. No niestety nie trafiłem. Dobra, trudno. Tak więc chodźmy. Ale tak jak mówię, no nie będziemy już tam iść. W sumie moglibyśmy zagrać w Gwinta, jesteśmy przy Pasiflorze, a tutaj Burdel Mama podobno grywa w Gwinta. Ale nie chcę przedłużać tego filmu, bo wyszedłby on zdecydowanie za długi. Tak więc w tym odcinku to by już było pomału na tyle. Ja tutaj sobie jeszcze zjem, napiję się, może w przerwie pomiędzy odcinkami pójdę i kupię sobie trochę jedzenia, bo w sumie to mi się już praktycznie skończyło, a najlepiej w tym celu będzie się udać do Velen, dlatego może w sumie, jako że jeszcze nie muszę tego odcinka kończyć,
to jeszcze zrobię to na nagraniu. Szybko wrócimy się do Wrońców, co jest oczywiście bez sensu. W sumie moglibyśmy spróbować pójść na rynek, ale wiem, że na pewno gościu tutaj będzie miał dużo jedzenia i będziemy mogli je tam na pewno kupić, a nie chce mi się po prostu biegać po jakichś tam losowych kupcach. Tutaj po prostu będzie szybciej i może przy okazji przeminie ten cały deszcz. Przynajmniej mam taką nadzieję. Jak będzie, to zobaczymy. Na razie musimy dobiec do tego gościa, który się tutaj znajduje, tak więc pogadajmy z nim. Gorzałki chcesz kupić, chudego sera? Niewiele mam na składzie, ale nikt nie wybrzydza. Pokaż mi swoje towary. I nawet się chyba deszcz skończył, tak więc też już w ogóle na propsie. Znowu bierzemy cały chleb, jaki ma. Weźmy całą wodę, jaką ma. Weźmy też trochę cebuli. Ale może nie całą, jaką ma. Albo w sumie całą, bo cebula jest tania. Okej. Okay. I tak mamy kasy jak lodu, tak więc bez problemu. Okej, okay, dzięki. Zjedzmy sobie jeszcze jedną może cebulkę. I okej. Okay. Tak więc cóż, w tym odcinku to by już było na tyle. Tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. Zakończymy przed kasztelem we Wrońcach, ale widzimy się niedaleko domu ambasadora Faratre w Nowigradzie, gdzie będziemy szkolić jego jedną z córek w sztuce szermierki. Zobaczymy, jak nam to wszystko pójdzie. Tak czy siak w tym odcinku to by było na tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć. In my head. Yeah.